Siemanko wariaty, z tej strony Radek, zapraszam was na kolejny odcinek 10 pytań do... A gościem dzisiejszego odcinka jest... Cześć, jestem Adrianna Skon i zapraszam was na kolejny odcinek 10 pytań do... Siemanko Ada, na początku dzisiejszej naszej, powiedzmy, rozmowy chciałem ci serdecznie podziękować za wzięcie udziału w mojej serii. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszyłem, gdy zgodziłaś się wziąć w niej udział. Tak więc zaczynamy. Oczywiście standardowo pierwsze pytanie, niezmiennie. Chyba ja sobie nagram i będę po prostu do każdego odcinka wrzucał tak samo. Jak zaczęła się twoja przygoda z YouTube? Moja przygoda na YouTubie zaczęła się, kiedy miałam jakieś 13 lat. Zaczęłam oglądać YouTube'a, zaczęłam się fascynować nagrywaniem vlogów i sama chciałam to robić. Więc wzięłam kamerkę, którą miałam, a nagrywałam śmieszne filmiki z koleżankami i robiłam różne relacje z wycieczek, które też były bardzo śmieszne. Tylko było to do użytku prywatnego, nie do publicznego. I założyłam swój kanał na YouTubie i zaczęłam od takich zwykłych vlogów, a teraz jak widać weszło show, gry i różne tego typu sprawy, więc myślę, że rozwinęłam to, co planowałam na samym początku. No właśnie, twój kanał to nie tylko vlogi, były też słynne siostry i teraz super seria, naprawdę zapowiada się rewelacyjnie, seria gadżetowo, na którą serdecznie wszystkich zapraszam do Ady. A jak długo nagrywasz już na YouTube? I co dać takiego kopa, taką motywację do dalszego właśnie nagrywania? Nagrywam już na YouTubie od 3 lat, a to co mnie motywuje do dalszego nagrywania, to myślę, że to jest moja pasja i chcę, żeby to była moja praca w przyszłości. Kiedy skończę szkołę, mam zamiar właśnie się z tego utrzymywać i chciałabym to dalej rozwijać i sprawia mi naprawdę bardzo wiele radości i cieszę się, że mogę się w czymś takim właśnie rozwijać. Jest to, myślę, o wiele ciekawsza praca niż taka normalna za biurkiem. No tutaj nie ma co ukrywać, każdy chciałby zarabiać na tym, co lubi robić. Wiadomo, że lubiąc grać w piłkę, zostajesz na przykład piłkarzem, lubiąc śpiewać, nie wiem, grać na jakimś instrumencie, zostajesz muzykiem. A jeżeli ktoś lubi robić filmiki na YouTube i sprawia to wiele radości, jak widać nie tylko jemu, bo na przykład Ada ogląda tam powiedzmy 200 tysięcy osób, to czemu też by na tym nie zarabiać? Wiadomo, zaczną się fajne zarobki, będzie lepszy sprzęt, przez to będą lepsze filmy, więcej wyjazdów do widzów. A czy ten twój główny kanał, który teraz prowadzisz, był twoim pierwszym i jedynym kanałem? Tak, ten kanał, który obecnie posiadam, był moim pierwszym i obecnym kanałem, jednak mam jeszcze swój drugi kanał, bardziej vlogowy był, ale nie prowadzę już go, stanęło mi tam na 20 chyba tysiącach, czy tam 30 nawet, czy sama nie wiem. I mam tam kilka filmów, ale wolę się skupić na głównym niż na drugim, bo po prostu nie mam czasu się też drugim zajmować. A gdybyś miała opowiedzieć o sobie, która jeszcze powiedzmy nie zna twojego kanału, jeszcze cię nie ogląda, ale chciałaby zacząć, co znajdzie właśnie na twoim kanale? Gry, vlogi, makijaż, moda? Na moim kanale obecnie można znaleźć nową serię, czyli gadżetowo. Pokazuję co 2 tygodnie, jak według mnie fajne i ciekawe gadżety do użytku codziennego. Za to też można zobaczyć filmiki z gry Movistar Planet. Mam też jakieś tam sporadyczne vlogi. No i były siostry, które już je niestety skończył. Czyli tak jak już wspominałem wcześniej, seria gadżetowo, zapraszamy do Ady na kanał, link oczywiście macie w opisie. A kolejne pytanie, gdyby nie YouTube, to... Często się nad tym zastanawiam i nie mam zielonego pojęcia, co by było, gdyby nie YouTube. Bo gdybym nie zaczęła swojego kanału, pewnie nie poszłabym do szkoły plastycznej, pewnie skończyłabym w jakimś liceum o profilu humanistycznym i chciałabym iść, nie wiem, w kierunku jakimś dziennikarskim, który jest kompletnie jedną wielką porażką według mnie i bym się kompletnie w tym nie spełniła i myślę, że moje życie byłoby kompletnie, nie wiem, smutne, szare, jakby mnie nagrywano na YouTube. To daje mi tyle radości, tyle urozmaiceń w moim codziennym życiu, że to jest aż nie do opisania. A gdyby nie YouTube, to pewnie nic by nie było i właśnie nie wiem, czym bym się spełniała i... No nie, co by ze mną było. W paru słowach można to podsumować tak, że niezła z niej artystka. A czy nagrywanie na YouTube
przyniosło ci jakieś takie dodatkowe korzyści? Chodzi mi tutaj na przykład, że niektórzy mówią, że są bardziej otwarci na ludzi, że przełamali swoje jakieś tam lęki przed wystąpieniami publicznymi, że są bardziej spontaniczni, czy też mniej wstydliwi. Czy w tobie też to nagrywanie jakąś taką cechę właśnie wytworzyło? YouTube w dużej mierze nauczył mnie pewności siebie, bo na początku, no, kiedy miałam właśnie 13-12 lat, byłam bardzo nieśmiałą osobą. Bałam się odezwać w sklepie i cokolwiek powiedzieć do obcej osoby, a teraz nie mam z tym jakiegokolwiek problemu. I chyba to jest największe moje osiągnięcie, że właśnie stałam się bardziej otwarta na ludzi, na poznawanie nowych ludzi. Nadal mam z tym takie małe problemy, ale jest o wiele lepiej niż było kilka lat temu. I gdybym nie zaczęła nagrywać na YouTubie, to pewnie byłabym zamknięta w sobie i nie potrafiłabym załatwiać własnych spraw samodzielnie, tylko za pośrednictwem rodziców. No to teraz pora na pytania od widzów. Pierwsze z nich jest takie: co byś zrobiła, jak byś zareagowała, gdyby na jakimś evencie, czy gdzieś na ulicy podszedł do ciebie twój widz i wyznał ci miłość i spytał, czy zostaniesz jego dziewczyną? Myślę, że bym dość miło i sympatycznie odpowiedziała, że nie jestem zainteresowana. I że powinien szukać sobie dziewczyny na przykład u siebie w mieście, w szkole lub też, no nie wiem, no to jest chyba lepsze rozwiązanie. Sam właśnie zastanawiałem się nad tą sytuacją, jak ja bym zareagował. I pierwsze, co przyszło mi do głowy, to to, że pewnie zacząłbym się rozglądać i szukać. Okej, gdzie ukryliście tą kamerę? Spoko, pokażcie. Cześć, pozdrawiam mamę. A propos właśnie tej randki, kolejne pytanie. Jakie jest twoje takie bardziej ulubione danie? Gdzie na przykład ktoś by cię zaprosił do restauracji i tak, proszę, voilà. A ty wtedy... O, to moje ulubione! Skąd widziałeś? A jakie jest takie najbardziej znienawidzone, którego nie zjesz, na którego, nie wiem, już sam zapach na przykład cię mdli? Ci, co mnie dobrze znają, to wiedzą, że uwielbiam pizzę włoską z rukolą. I to jest moje ulubione danie. Jednak to, czego nie lubię? Dużo rzeczy nie lubię, na przykład zupy ogórkowej czy też szpinaku. Ja również tak jak Ada uwielbiam pizzę, uwielbiam też sushi. Mógłbym je jeść naprawdę na śniadanie, obiad i kolację i jeszcze w nocy, jak wstaję, kiedy nie mogę spać i muszę sobie iść coś zjeść do lodówki. I pewnie przez to staję się coraz grubszy. Zdecydowana część twoich widzów wie, że jesteś wielką fanką Gwiezdnych Wojen. Stąd tutaj też pytanie od jednego z widzów. Do której postaci właśnie z Gwiezdnych Wojen mogłabyś siebie porównać? Żeby było śmiesznie, to powiem, że mogłabym się utożsamiać z Czubaką, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych postaci i myślę, że pięknie bym ryczała oraz pięknie bym wyglądała cała owłosiona w futrze. Na pewno byłoby mi ciepło. Wreszcie, bo mi jest zawsze zimno. Jeżeli jako Czubaka ryczałabyś tak jak ziewasz, to byłby to najsłodszy Czubaka na świecie. Pozostając ciągle w tematyce Gwiezdnych Wojen, kolejne pytanie jest takie: gdybyś mogła sobie wybrać jedną super jakąś taką nadnaturalną moc, nie wiem, latanie, super skok, super siła, to co by to była za moc i dlaczego właśnie ta? Jeśli chodzi o super moc, to ja bym chciała czytać w myślach. Uważam, że to jest najlepsza z jakichkolwiek takich magicznych czy tam jakichś tam super umiejętności. I to by wiele ułatwiło w moim życiu, na przykład zdawanie sprawdzianów. Wchodzisz do głowy jakiegoś kujona i spisujesz to, co on pisze, to by było idealne. I na maturze tak zdać, to by było super. Ale to by super było zdać maturę, słuchaj. Kiedyś na jakimś filmiku ktoś zadał mi podobne pytanie i też właśnie odpowiedziałem, że czytanie w myślach byłaby to niezwykle nieraz przydatna umiejętność, naprawdę. Szczególnie jeżeli chodzi o jakieś kontakty z kobietami. Ewentualnie jeszcze mógłbym tutaj wybrać latanie. Wiecie, wszędzie dostaniecie się szybciej, nie ma korku. No i to tyle. Kolejny odcinek za nami. Ja jeszcze raz dziękuję, Ada, że zechciałaś wziąć udział w mojej serii. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pa, pa. Was, jeśli jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków, zapraszam do oglądania poprzednich odcinków, również z fantastycznymi gośćmi. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!